Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Berserku, na którym sprawdzimy, jak mocny jest nowy loszek, dlatego że weszła już ta aktualizacja powolutku. Jeżeli jeszcze mnie macie na jakimś tam Androidzie, iOSie czy Steamie, to należy się wstrzymać, bo na takie platformy przeważnie aktualizacja wchodzi no tak jakoś po południu. Natomiast ja obecnie gram na przeglądarce, więc jeżeli coś tam by zacięło, czy coś tam by było z dźwiękiem inaczej i tak dalej, to sorki, ja generalnie nagrywam z aplikacji na Steamie, no ale w tym momencie, żeby to dla was nagrać, musiałem skorzystać z przeglądarki. Mamy już tą aktualizację, tak jak mówię, sprawdzimy sobie najpierw na Berserku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie również inne klasy postaci, na których będę ten loch sprawdzał, jak na przykład sobie radzi Wojownik, Paladyn i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no Berserk zakładam, że dojdzie najdalej w tym lochu, dlatego też z niego sobie nagramy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma gierki w naprawdę niskich cenach. Obecnie trwa jesienna wyprzedaż, będzie jeszcze przez 12 dni i możemy wybrać świetne tytuły, tak jak mówię, w super cenach. Możemy sobie wybrać tutaj gierkę i korzystając z mojego kodu Neutral dostaniecie 3% zniżki. Oprócz tego macie jeszcze reflink w opisie, który gdy się z niego zarejestrujecie, to daje wam 1 euro na start, czyli około 4,50. Tutaj wybieramy jakiś tytuł, który nas interesuje, klikamy kup teraz, no i zapytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Tutaj sobie klikamy, wpisujemy po prostu Neutral, klikamy zastosuj, no i dzięki temu mamy 3% zniżki, więc wszystkie linki są w opisie, zapraszam serdecznie. Oprócz tego rzucimy okiem, co tam zostało ciekawego dodane. Wiadomo, nie było to jakoś tam bardzo dużo rzeczy. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to w ogóle za aktualizacja, to zapraszam do filmu wczorajszego. Wczoraj sobie omawiałem tą listę zmian całą. No a dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Po pierwsze, odliczanie do legendarnego lochu zostało uruchomione. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy już 9 dni i 6 godzin. Co za tym idzie, legendarny loch startuje w piątek za tydzień, nie w ten, tylko w następny, o godzinie 18:00, czyli no powtórka z rozrywki, powtórka z urodzin. Ciekawe, czy również będzie gra tak bardzo lagowa, że nie będzie się dało w ogóle wejść do tego lochu, bo przeważnie jak on startował o północy, to wiadomo, że te serwery były mniej obciążone, natomiast no w tym momencie startuje znowu o 18:00, jeszcze pewnie zrobią live'a z tego na oficjalnym kanale Shakesa, więc no obciążenie będzie spore, także zobaczymy, no ale już mamy oficjalnie, jak widzicie, w tym prawym dolnym rogu odliczanie, kiedy ten legendarny loszek startuje. Oprócz tego, co tam jeszcze zostało dodane, no te dwa nowe osiągnięcia, które możemy sobie obczaić tutaj, są to, tak jak mówiłem zresztą, awanturnik w tawernie, ukończ karczmę mrocznych sobowtórów w strefie światła, no i to samo, tylko że w strefie mroku, więc po prostu no te tylko i wyłącznie dwa nowe osiągnięcia, poczekajcie, tu mi się wszystko nagrywa, wszystko się nagrywa, czyli te dwa nowe osiągnięcia odnośnie lochu, nie? Czyli to, co ja już mówiłem we wczorajszym filmie, że pewnie tak to będzie wyglądać. Została w ogóle dodana nowa strona do tych osiągnięć, jak sami widzicie, mamy tutaj wolne miejsca i co ciekawe, było 90 osiągnięć, a teraz mamy 82 na 100, więc no jeszcze jakieś na pewno osiągnięcia nam tutaj dojdą, mimo że doszły tylko dwa, no to tak jak mówię, strona została no dodana, nie? I po raz kolejny mamy tak, ten Excalibur, który tak jak mówiłem, została troszeczkę jego animacja zmieniona, żeby to było z sensem wyglądało to bicie. W sumie to mogę sobie zmienić na potrzeby filmu wygląd na ten właśnie Excalibur. Zobaczymy przy okazji bicia lochu, jak to teraz wygląda. No i co mogę wam więcej pokazać? Jeszcze itemki legendarne, to was pewnie ciekawi. Tu była ten pierwszy legendarny loch, czyli ta balanga w diabelskim gronie. Ona została teraz jakby zmieniona, nie? Teraz w sensie ten nowy loch to był tam psikus albo coś tam, no nie pamiętam tej nazwy, to było tam rok temu w listopadzie na Halloween, no a teraz to zostało zmienione i zobaczcie, że ten zestaw teraz się nazywa właśnie tym nowym legendarnym lochem, który będzie w piątek za tydzień, no ale co ciekawe, zostały dodane, dodała nowa strona z itemkami właśnie legendarnymi, ale zobaczcie, że te itemki są tylko 3 na tej karcie, tak jak właśnie wczoraj pisało w tej liście zmian, że zostaną tylko 3 dodane nowe legendarne itemki. Co to oznacza? Nie mam pojęcia, czy może będzie tak, że po prostu oprócz tej puli tutaj tych itemów będziemy mogli zdobyć jeszcze po prostu te 3, więc to będzie taki ukłon dla graczy, którzy już mają wszystko, a jeżeli ktoś nie zdążył, na przykład zobaczcie, ja tu nie mam klaty, jeżeli ktoś nie zdążył zdobyć właśnie klaty, to tą klatę będzie mógł zdobyć. No ciekawe, ciekawy jestem, o co chodzi. Jak możemy wnioskować po miejscu w klaserze, została dodana zbroja nowa, tutaj w lewym dolnym rogu, w prawym górnym mamy, o ile się nie mylę, to jest po prostu czapka i rękawice, więc takie trzy itemki tylko i wyłącznie z tym legendarnym lochem przyjdą. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, ciekawe, jak to będzie działać, jak te itemki będą dropić, no bo jeżeli zwiększą pulę te wszystkie itemy plus jeszcze te trzy, no to jeszcze ciężej będzie to dostać, nie? Natomiast jeżeli jakoś to inaczej rozwiną, nie mam pojęcia jak, no
to zobaczymy. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o nowe zmiany. Ja tu sorki, że zerkam co chwilę w kamerkę, ale chcę zobaczyć, żeby wszystko było równo. Tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Tak naprawdę, no, kto widział wczorajszy film, ten wie, że aktualizacja 10.0, ale głównie kręci się wokół właśnie tych nowego legendarnego lochu i nowych mechanik w nim. No ale okej, lecimy do lochu. Loch, jeżeli się nie mylę, już nie pamiętam dokładnie, tutaj w ogóle został dodany. Oj, sorki, pokazałem wam swoje karty. Jeżeli chodzi o właśnie ten legendarny, o ten zwykły loszek, no to został dodany na górze mapy, jakoś go tu ledwo, ale wcisnęli. No i grafika to jest właśnie grafika tej karczmy z poprzedniego legendarnego lochu. I z tego co wiem, potwory również są grafikami z tego poprzedniego legendarnego lochu urodzinowego, które były ładne, podobają mi się, no ale to co mówiłem we wczorajszym filmie, że pewnie no tylko wymyślą statystyki i wrzucą je do lochu, żadnych nowych grafik, ani nic takiego nie będzie, no i właśnie tak to wygląda. Jeżeli jeszcze chodzi o klaser swoją drogą, to możemy sobie zerknąć, czy zostały dodane nowe te. Tak, wygląda na to, że tak, wygląda na to, że tutaj będą właśnie do zdobycia te nowe naklejki właśnie z tego lochu. Dobra, mniejsza z tym. No i co? I żeby wykopać kluczyk, o ile się nie mylę, to chyba do strefy mroku trzeba mieć 320 level, a do strefy światła 250. Żeby was tutaj nie wprowadzić w błąd, to ja to sobie na szybko sprawdzę, żeby nie było, że coś źle powiedziałem. Poczekajcie sekundkę, bo nie uczę się takich rzeczy na pamięć. Aha, 270 level ponad, żeby właśnie wykopać klucz do strefy światła, natomiast 350 plus, żeby do strefy mroku, więc powiedzmy, że delikatnie się pomyliłem, no ale oczywiście my na Berserku spełniamy te wymagania, no i lecimy. I już pierwsza próba, fajnie, mamy kluczyk właśnie do tej strefy światła, natomiast strefa mroku, no jak widzicie, tutaj jest, no i co, no też spróbujemy za jednym zamachem to wykopać, zobaczymy jak to nam wyjdzie. No teraz niestety jest to gemik, zobaczmy teraz znowu gemik i to legendarny. 1370 to w sumie nie jest jakiś bardzo mocny, to go sprzedam, bo pachołki mają mocniejsze. No i zobaczmy, ok, i chyba to jest dokładnie, to jest do strefy mroku, więc poszło dość szybko. No i dobra, szukamy sobie dalej gemiku i lecimy, wchodzimy w ten loszek. Nie chcę tutaj przedłużać, tylko po prostu sobie klikamy. No i zobaczcie, szata graficzna jest taka. Tak jak mówiłem, potworki są właśnie z tego legendarnego lochu. Szata graficzna, tło to jest po prostu karczma, to taka ponura. No ale okej, myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko lecimy. No i zobaczcie, o, pierwszy loch, no poszło dość łatwo. I patrzcie, loszki wyglądają na to, że są słabe, jeżeli chodzi o strefę światła. Dużo osób pisało wczoraj tam na Discordzie, na tawernie, że po prostu ten loszek... A, i zostawcie kciuka w górę w ogóle, zapomniałem o tym powiedzieć. Kciuk w górę i subskrypcja. Zawsze jak nagramy aktualizację, to się zajmuję aktualizacją i potem nie myślę. Kciuka w górę w tym momencie lecicie, zostawiacie i tak samo subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dobić te 13 tysięcy, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie wbijać też na Discorda dla widzów i w zasadzie tyle. Dobra, jeżeli chodzi o pierwszy loch, no to jak widzicie dość łatwe to było. Pierwszy to był mag, no i tak jak sami widzicie, te statystyki nie są jakieś mocne. Dużo osób myślało, że to błąd, że te statystyki są za słabe, ale podobno są ok i tak, takie mają być. Natomiast jeżeli chodzi o strefę mroku, no to tam znowu statystyki są bardzo mocne i najprawdopodobniej będzie to, jeżeli chodzi o poziom trudności, coś podobnego do góry Olimp, ale do tego zaraz sobie wejdziemy. Poczekajcie, ja tutaj to będę zapisywał. Tutaj mamy to, to mogę w sumie odznaczyć, bo to wam pokazywałem na ostatnim odcinku z Berserka, który był już w ogóle dwa miesiące temu swoją drogą. No i lecimy dalej. Teraz mamy opuszczonych wartowników. To jest wojownik, z tego co widzę, albo jakiś Berserk. No ciężko tu wnioskować, bo niestety wszystkich póki co ładujemy na hita. Ja to będę zapisywał, chociaż no tych walk na razie nie będziemy oglądać, no bo widzicie, że nie ma tu za dużo do oglądania. No i okej, teraz mamy krytycznego karczmarza, który również padł na hita, również to był najprawdopodobniej wojownik. No i zobaczcie, że wszystkie te lochy dają 300 milionów expa, więc to jest naprawdę duży plus, no bo zbliżymy się tutaj na tym naszym berserku do 500 poziomu dzięki temu lochowi. No i też zobaczcie, że animacja tej broni, tak jak mówiłem, o, tu jakiś unik, co ciekawe, no ale również udało się bardzo łatwo go pokonać, tu znowu zwiadowca z tego co widzę, no ale zobaczcie sami, że animacja z tego lochu, z tej nowej broni poprawionej, no wygląda wreszcie tak, jak wyglądać powinna. Troszkę im to zajęło, bo prawie rok, no ale lepiej późno niż wcale, ale też z ciekawości, pamiętamy jak dodawali 13 piętro, te kolejnych 10 przeciwników, to wyglądało to tak, że...
I każdy ten przeciwnik dawał nam epik. Tutaj już pokonaliśmy 4 lochy i żadnego epika póki co nie dostaliśmy, więc to też szkoda. No ale okej, lecimy dalej. No i kłótliwy kowal. Dobra, zobaczmy, to pewnie wojownik. No ale tutaj wszystko dosłownie schodzi na hita. Nie powinno się tam bugować, skoro nie klikamy jakoś bardzo szybko, więc okej. Wredma wiedźma to pewnie będzie mag, no ale też na hita. No tutaj dla naszego berserka jakoś dużego problemu to nie sprawia, przynajmniej ta strefa światła. No tutaj jakieś już nie na hita, tylko na dwa znowu. Zobaczcie, tu jakieś uniki były. No ale również szybko, szybko pokonany. No i patrzcie, jak pięknie wpada ten exp, nie? To jest po prostu coś pięknego. A podyktyczny ABWW, czyli zgaduję, że znowu mag, dokładnie. No i tutaj również już na hita nam nie padł, padł na dwa hity, no ale z magami wiadomo, jak to u berserków wygląda. I mamy pierwszego epika swoją drogą za 10 baniek, okej, no to to jest fajne, to będzie do wiedźmy, czyli ja posprzedaję sobie może te itemki zwykłe, bo one i tak tylko po 2,5 i to będziemy trzymać do wiedźmy, no bo to będą dwie statystyki, piechotą wiadomo nie chodzą. Lecimy dalej, kogo my tu mamy? Czacho rozbijacz Shakes, okej, no i również na hita tu jakiś wojownik, no problemów dużych nie ma i zobaczcie, kolejny level, no coś pięknego. Pięknie to wygląda. Dobra, to zapisujemy dalej. W ogóle te nazwy, jakie takie długie się wydają w porównaniu do innych lochów. No i okej, i mamy bossa. Mamy bossa legendarnego lochu, zwykłego lochu karczmowego. No i zobaczcie, bossem znowu jest fenomenalny fidget, który najprawdopodobniej jest magiem. No i ten mag na jednego krytyka nam spadł. No i mamy od razu też osiągnięcie odblokowane, czyli pokonać ten nowy loch w strefie światła. Co ciekawe, no jak widzicie sami, wszystko nam padło na hita, więc no berserk tutaj problemów dużych z tym nowym lochem nie miał. Natomiast lecimy teraz od razu do strefy mroku, żeby wam pokazać mniej więcej, jak wygląda tutaj poziom trudności. No i pierwszy to jest ten roztańczony grzyb. Tutaj o, o, zobaczcie, roztańczony grzyb, no już tego HP ma bardzo dużo, 6 miliardów, ale no mimo wszystko jest dość papierowy, więc tutaj nawet sam Barbar zrobił dużo, Maguś również dość sporą. No i Kunegunda prawie go dobiła, no i jakiś nam tu poleciał epik. No ale to wiadomo jak w każdym lochu w strefie mroku. No i okej, zobaczmy w ogóle, jak tu wyglądają te itemy. 626 na wszystkie cechy, czy ja tu mam coś? 627, okej, czyli itemy z tego co widzimy są na nasz level, a nie na level przeciwnika w lochu. To też jest na pewno na plus, chociaż poczekajcie, jaki tu był w ogóle ten, co ja tu kliknąłem? Aha, to jest git. Poczekajcie, z czego mi poleciał ten wisior? Z tego nie, może z tego bossa? Nie, z bossa nam poleciał pasek, ale to też możemy zobaczyć. 754, gdzie te itemki nam dają 752. A jaki level miał fidget? Fidget miał level 500. Czyli wygląda na to, że itemki lecą nam po prostu na nasz level. Chyba że coś mogę się pomylić. Ale nie, wygląda raczej, że nie będzie to na level naszego przeciwnika w lochu. Tak jak to ma miejsce na przykład, nie wiem, tutaj w tej górze Olimp czy coś. Tylko po prostu będzie to na level nasz, co jest na pewno super, bo da opcję przebrania się niektórym osobom. No i zobaczcie, mamy tutaj broń, która daje aż prawie 300 średnich. No ja temu Magusiowi bardzo, bardzo długo nie wymieniałem broni, no ale niestety jest na wszystkie cechy, tylko że no to jest taka broń, że i tak mu chyba ją wymienię, nie? I tak chyba warto mu ją jest wymienić, no bo sami zobaczcie, że daje bardzo dużo obrażeń, a tracimy jedynie 88 podstawowych cech, więc chyba i tak mu ją wymienię. Tu sobie odzyskamy ten gemik ulepszony jest razy 2. Czy ja tu w ogóle mam wszystko zaczarowane, bo też nie sprawdziłem, a skoro wchodzimy do strefy mroku, ale wygląda na to, że wszystko jest git. Lecimy dalej, co my teraz mamy? Opuszczonego wartownika, o tu co ciekawe, opuszczonego wartownika pokonał sam Barbar, bo nawet nie możemy przebijać dalej. No ale właśnie, no to jest wojownik, więc on nie jest jakiś tam bardzo mocny. No i po raz kolejny inkasujemy 300 milionów expa, które są bardzo, bardzo cenne dla nas, zwłaszcza na takim wysokim levelu. No i zobaczcie sami, że już dzisiaj nie mamy rozmontowania, więc to jest dość słaba opcja, że nie zatrzymałem, nie poczekałem, po prostu tylko rozmontowałem jakieś inne itemki. No ale dobra, na razie zostawimy tak, a jak będziemy mieć więcej itemów, no to będziemy musieli je niestety wyrzucać. Okej, lecimy dalej. Barbar, no tutaj prawie pół HP kolejnemu, myślę, że to jest wojownik, no możemy zaraz zobaczyć. W sumie to nie będę skipował, żeby też w miarę ocenić, jakie to są te klasy postaci. Może też być w sumie druid, ale na inteligencję, no nie? Ale chyba tutaj z racji tego, że nie ma żadnych masek, no to chyba druidów nie ma, chociaż no kto wie, co oni tam wymyślili. No i teraz mamy Kunegundę, zobaczmy, czy on, no to nie jest chyba żaden berserk, no bo by bił kilka razy, a bije pojedynczo, więc raczej to jest po prostu dokładnie, blokuje zwykły wojownik. No i okej, mamy paseczek, który 756, zobaczmy jak to wygląda na tle Kunegundy, no jest dość słaby, więc w tym momencie, no musimy niestety, musimy coś takiego zrobić, trudno.
troszeczkę zmarnujemy na tym kryształów, no ale niestety nie przygotowałem się odpowiednio. Teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, bądź też zabójcę, chociaż nie, no to jest zwiadowca, bo bije raz. No i okej, Barbar mu nie zrobił zbyt wiele. Maguś, no coś tam mu zrobił. Mamy 6 300 000 HP. Kunegunda zbiła dość sporo, no i zobaczmy jak my tu wyglądamy, bo wygląda na to, że my już się możemy na nim zatrzymać, tak szczerze, dokładnie. Pierwszy raz nie zrobiliśmy za jednego grzybka lochu. 4 na 10 w strefie mroku, jak sami widzicie. Tak więc, okej, tutaj to sobie pozapisujemy od razu. Tak więc wygląda na to, że tu pierwszy jakiś blok, ale myślę, że i tak jakieś tam dobre rozpędzenie naszych pachołków i nasze, i powinniśmy jeszcze tego oszusta pokonać. No zwiadowca, więc wiadomo, że on tutaj raczej nam jakieś no stawi czoła, nie? Bo on jest, biorąc pod uwagę, że zwiadowcą i że ma 8 miliardów ponad HP, to może być mocny, ale dobra, trochę go poklikamy, bo jak widzicie, zbijamy mu do niskich wartości, więc mimo wszystko prędzej czy później on powinien paść. Chociaż wygląda na to, że jeżeli kolejny przeciwnik to nie będzie mag, to się na nim zatrzymamy, więc no jak widzicie, prawie, już mogę chyba tak powiedzieć, prawie 500 level na berserku ma problem, żeby pokonać czwartego w tym nowym lochu w strefie mroku, czyli no poziom trudności jest dość wysoki. Może nie jest to góra Olimp, ale mimo wszystko jest on, tak jak mówię, no naprawdę, naprawdę spory. Dobrze, żeby tutaj się rozpędzić furią i żeby Kunegunda jakieś uniki zrobiła. Mam nadzieję, że zrobi jakąś fajną ilość. No z tych 8 miliardów mu nie rozbijamy do 300 tysięcy, więc tutaj myślę, że on jest jak najbardziej możliwy do ubicia. Tylko kwestia tego, żeby go po prostu odpowiednio poklikać. No chciałbym to zrobić, bo by kolejny level wpadnie, więc to zawsze jest, wiadomo, przyjemne dla nas. No ale okej, no poklikamy go tu trochę, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli się nie uda, to trudno. To jak będziemy robić stricte na berserku z lochów odcinek, to wtedy jeszcze się na nim skupimy. No bo tak jak mówię, on na pewno jest do zrobienia. No ale, no mówię, ciężko, ciężko to wygląda. Z tego co wiem, na serwerze pierwszym niemieckim, bo już ta aktualizacja wczoraj była na właśnie pierwszym niemieckim serwerze, z tego co wiem, już niektórzy, w sensie tam chyba Viper, o dobra, udało się go pokonać, czyli taki top 1 tamtego serwera Wojownik, o ile się nie mylę, wszedł do, który ma tam, no nie wiem, który level aktualnie, musiałbym zerknąć, mniejsza z tym, w każdym razie no doszedł do 10 na 10 tutaj właśnie w tym lochu i na nim się zablokował, gdzie on ma postać naprawdę topka światowa, więc no... Podobnie jak w Górze Olimp, nie? W Górze Olimp też teraz stoją na 9 czy tam na 10 i jeszcze na pewno jakiś czas sobie na nich postoją, więc wygląda na to, że po prostu poziom trudności, tak jak już wspominałem, jest dość zbliżony. Dobra, tu możemy sobie podmienić, tylko musimy również zamienić runy dokładnie z tą klatą. Przy okazji delikatnie tam poprzebieramy naszych pachołków, chociaż niedługo będzie legendarny loch, to tam niezbyt to jest opłacalne, no ale dobra, razy dwa ulepszone i okej, zobaczmy jak ta walka wyglądała. No bo tu już się zaczyna robić ciekawie. Obłudny oszust i teraz tak, Barbar nie zrobił mu za wiele, Maguś no coś tam zbił, powiedzmy, no i zobaczcie, Kunegunda mu nie zrobiła dużo, to my tu musieliśmy jakąś seryjkę ładną walnąć. Tu były dwa ciosy, teraz jest jeden cios, chociaż on nas za bardzo nie bije, ale no dwa, trzy, okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, pięć na razie, raz, dwa, trzy. No dobra, chyba serii nie będzie, po prostu tutaj krytami go jakimiś rozniesiemy, chociaż tych uników też sporo robił, no ale dobra, udało się to zrobić, no i mamy 482 level. Super, lecimy dalej, mamy teraz kłótliwego kowala, który jest wojownikiem, ale zobaczcie, wojownik już nam nie stawiał oporu i znowu za jednego grzyba zaledwie padł, więc super, udało się to bardzo, bardzo fajnie roznieść, powiedzmy. No i teraz mamy tak, Kunegundę, która... no niestety nie zmieni tej klaty, więc ją musimy sprzedać. No i zobaczmy tego kłótliwego kowala. No tu Barbar zrobił sporo, tutaj Maguś też, powiedzmy, że sporo. No i Kunegunda nawet tam miliard HP zbiła, więc nie wyglądało to wcale tak źle. Co ciekawe, tamten zwiadowca miał 8 miliardów HP, gdzie ten kowal, który jest wojownikiem, no bo blokuje, jak sami widzicie, ma tego HP zaledwie 5 miliardów, więc nie wiem, nie wiem czemu wojownik ma mniej HP od zwiada, który jest jeszcze przed nim. No ale mniejsza z tym, grunt, że udało nam się go pokonać, więc zobaczcie, no dziwny ten poziom trudności, nie? Tutaj jeden prostszy od drugiego, nie wiadomo jak to wygląda, no ale też no za jednego grzybka grunże padło. Dobra, lecimy dalej, kogo teraz mamy? Teraz mamy wiedźmę, wiedźma powinna paść szybko z racji tego, że jest magiem, więc my tutaj jak się rozpędzimy berserkiem,
Wiadomo, że ona pewnie one-shotuje naszych pachołków, no ale tu Berserk musi zrobić jakąś furię, powiedzmy chociaż no, tak z 6-7 krytów jakby siadło, to myślę, że bez większych problemów zostałaby rozniesiona, ale mimo wszystko zobaczcie, że Wiedźmar również stawia nam opór, więc no już się zaczynają schody w tym lochu, tak to po prostu wygląda, 20 minut prawie odcinka, ja chciałem tutaj na szybko tylko wam pokazać co i jak, no ale dobra, może się uda jeszcze tą Wiedźmę, powiedzmy no ze 100 grzybków na nią wydamy około 100 prób, jeżeli siądzie to siądzie, jeżeli nie to nie, szkoda, bo myślałem, że Magusia tutaj szybko rozwalimy, no też trzeba brać poprawkę, że zobaczcie, ta Wiedźma znowu ma miliard HP więcej aniżeli poprzedni wojownik, więc to też ciekawa sprawa. No ale tak to po prostu wygląda w tych lochach, co mogę poradzić, dziwnie są one skonstruowane, wyglądają troszeczkę jakby były robione na szybko, po prostu tak, żeby tylko były, no ale mimo wszystko i tak, no grunt, że są, nie, zawsze tu dam jakiś dodatkowy exp i tak dalej, dla takich tam postaci 500+, no to podejrzewam, że, no zresztą sami widzicie ile wbiliśmy leveli, dość dużo, więc to jest na pewno przyjemne, no i dobra, no i ta Wiedźma coś tu się wydaje, że nie chce nam paść, a szkoda, bo myślałem, że maga to będzie tak samo jak z poprzednim, że dosłownie jeden grzybek i ona nam padnie, ale wygląda, że nie chce, tutaj nie zbijamy jej w sumie do niskich wartości HP, więc to też jest dość ciekawa sprawa, no ale dobra, mniejsza z tym, zobaczmy jeszcze jak walka z nią wygląda może z ciekawości, no tutaj Barbar nie robi za wiele, chociaż nie, ona ich nie one-shotuje, no ona w sumie nie ma tej inteligencji jakoś bardzo dużo, tutaj największym problemem jest ogromna ilość HP właśnie tej Wiedźmy, no i teraz zobaczmy jak to wygląda z Kunegundą, no też pozwala tu się powiedzmy troszeczkę rozpędzić, no ale mimo wszystko i tak nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo, no i zobaczmy teraz na nas, no nam bije sporo, no bo wiadomo, że jest to mag, my na tego maga berserkiem nie stoimy jakoś super, no ale jeżeli byśmy się rozpędzili, to faktycznie i ją udałoby nam się pokonać. Aha, poczekajcie, bo to jest w ogóle 400 level. Jaki ma ten level? Ten ma też 400. Kłótliwy kowal również 400. Okej, to chyba te levele są tylko tak dodane, żeby po prostu dawały na pewno te 300 milionów expo. Zobaczmy ile miał grzyb. Grzyb miał za to 410. Tutaj opuszczony wartownik miał 420. Dobra, co my tu mamy dalej? Krytyczny karczmasz 430, czyli to tak się zwiększa aż do 500. No a tutaj póki co są zablokowani na levelu 400 w tej strefie mroku. No ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, a zarazem dziwne, no ale tak to wygląda. Dobra, to by było na tyle z tego berserka. Dajcie znać jak wam się podobają nowe lochy, jak daleko zaszliście. Tak jak wspominałem, aktualizacji możecie jeszcze nie mieć, po południu już na pewno będzie, czy to na Steamie, czy na telefonach, więc po prostu zróbcie tam aktualizację aplikacji, żeby mieć te lochy. No i dajcie znać, czy wam się loch podoba. Ja osobiście spoko, chociaż no widać, że jest zrobiony dość tak, można powiedzieć, na szybko, no ale lepsze to niż nic, to po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że po prostu dajcie znać w komentarzach, jak daleko swoją postacią doszliście. Możecie przy okazji napisać, jaki macie level, jaką klasą gracie, żeby mniej więcej mieć tą, tak, no zobaczyć, nie? Na jakim poziomie aktualnie jesteśmy, jeżeli o to chodzi. I jak po prostu, jeżeli chodzi o trudność tego lochu, ktoś może ma jakąś postać 500+, i da znać, gdzie doszła tutaj w strefie mroku, bo też jestem ciekaw, z którą my się blokujemy na berserku, na magu, na 6/10, no to tak jak mówię, no te lochy muszą być dość trudne, przynajmniej te końcówka, nie? Tak samo na górze Olimp też ta końcówka jest bardzo, bardzo trudna. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, taki film na szybko, ale chciałem wam to szybko przedstawić. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, przypominam, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, linki w przypiętym komentarzu i opisie i wbijajcie na Discorda dla widzów, linki są również w przypiętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!